Już jakiś czas temu Rotary Klub Jelenia Góra podjął decyzję o założeniu Interaktu, czyli klubu dla młodzieży. Są to ludzie do 18 roku życia. No teraz trochę zmieniły się te poziomy szkół. Natomiast jest to szkoła średnia, jest to młodzież, która wydaje mi się dzięki działalności w Rotaractie uczy się pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. Od zawsze siedziałam w interaktach i wolontariatach. Niestety mój wcześniejszy interakt się rozpadł w Kowarach, więc uznaliśmy, że trzeba działać dalej, że szkoda, żeby osoby, które mają taki potencjał, przepadły w tym momencie. Więc uznaliśmy, że zbierzemy grupę osób, które są chętne do pomocy i zaczynamy pomagać na nowo. Na wczorajszym spotkaniu Krzysztof Błażejczyk, prezydent Rotary Klubu Jelenia Góra i Małgorzata Wojtas, gubernator dystryktu 2231, zainicjowali działalność Interaktu Jelenia Góra. Będę wręczać uroczyście piny interaktowe. Każdy rotarianin ma swój pin z kołem rotariańskim, a młodzież ma swój specjalny pin i z wielką przyjemnością będę im to wręczać. Do Interaktu należą młodzi nie tylko z Jeleniej Góry, ale i z miejscowości ościennych. Gotowi do pracy, z głowami pełnymi pomysłów. Przede wszystkim chcę się skupić na dzieciach, bo dzieci są przyszłością dla nas wszystkich. A już mamy parę domów dziecka, do których chcemy prowadzić kurs grania w koszykówkę, w piłkę ręczną i spędzania z nimi czasu, bo osoby w naszym wieku, znaczy w moim, w wieku licealnym i gimnazjalnym potrzebują dużo uwagi, szczególnie od osób w swoim wieku, gdzie są z reguły nieakceptowane. W najbliższym czasie Interakt Jelenia Góra będzie można zobaczyć przy organizacji Zaczarowanych Świąt z Fundacją Tauron, a te już 1 grudnia.